Start. Ja już jestem. Witam Was ponownie. Tak jak wspominałem, jesteśmy właśnie teraz w Cieszynie. Zobaczcie. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Dzisiaj są niesamowite, że tak powiem, mistrzostwa, jak dla mnie. Tutaj jest nasz regionalny noszak cieszyński. Nowe piwo, na razie jeszcze w takiej butelce, a wkrótce w zupełnie innej odmianie. A my teraz wracamy właśnie do konkursu i dzień dobry, co u Was ciekawego się dzisiaj dzieje? Cześć, jesteśmy na największym konkursie piw domowych w Polsce i prawdopodobnie w Europie, a także największym w ogóle konkursie piwnym w Polsce, bo mamy rekordowe 848 piw. 40 sędziów PSPD i BJCP będzie przez 3 dni oceniało piwa od 400 piwowarów z Polski, ale także z Niemiec, Czech, Litwy i nawet ze Szkocji. Najlepsze z nich Grand Champion 2021 zostanie uważony w browarze zamkowym Cieszyn. Browar ufundował także nagrodę główną w postaci 5000 zł dla tego zwycięzcy, który wygrywając największy konkurs w Polsce spełni swoje marzenia. To jest pierwszy raz, kiedy tego typu impreza mieści się na terenie browaru w Cieszynie? No ja, jak wiecie, nie mogę tego pamiętać, ale oczywiście nie pierwszy raz, to jest 19 edycja, także w przyszłym roku nas czeka jubileuszowa 20 i bardzo mam fajne pomysły już na to, lubię takie okrągłe jubileusze. Tak jak Mateusz mówi, no 19 raz się tutaj spotykamy, to dla mnie człowieka, który potrafi docenić pasję, to jest coś nieprawdopodobnego. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę w tym uczestniczyć. Zaznaczamy, że rozmawiamy z właścicielem. Ktoś musi wygrać, nie? A żeby wygrał, musimy go ocenić. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą ocenę? Dzisiaj i w piątek odbywają się eliminacje. One polegają na tym, że piwa wadliwe albo niestylowe są przez sędziów odrzucane, a do finałów, które odbędą się w sobotę, trafiają tylko najlepsze piwa w stylu. Co znaczy w stylu? Przed konkursem jest ogłaszany opis stylu, który jest taką biblią dla piwowara i dla sędziego, jedyną formą komunikacji między nimi, gdzie są opisane wszystkie cechy, ich intensywności, jak piwowar ma się przygotować do ważenia w domu i to piwo uważyć i przefermentować, oraz sędzia w odpowiedni sposób ocenić. Wtedy, jeżeli piwo spełnia wszystkie te kryteria, albo przynajmniej większość, jest uznawane za piwo stylowe. A jakie mamy te kryteria w tej edycji? Ja może przerwę, czy my możemy trochę tak pochodzić między tymi stolikami i sobie opowiadać, żeby tu się więcej działo wizualnie. Będziemy mówić o tym samym, a po prostu kontynuować ten wywiad. Kryteria to są, przede wszystkim oceniamy piwa w 5 aspektach. Jest aspekt aromat i smak najwyżej oceniane. Jest aspekt wyglądu, aspekt goryczki i aspekt odczucia w ustach, czyli takich fizycznych cech, czyli na przykład musowanie na języku czy pieczenie. To są takie fizyczne sprawy. W finałach sędzia może przydzielić od 0 do 50 punktów i wtedy sędziowie oceniają piwa w spokoju, nie mogą się porozumiewać, żeby nie sugerować sobie też pewnych informacji, bo każdy z nas jest wyczulony na różne wady i różne cechy piwa i po to, żeby ta ocena była jak najbardziej obiektywna, jest zabroniona komunikacja. Natomiast dzisiaj w eliminacjach sędziowie dyskutują po to właśnie, żeby te piwa najbardziej wadliwe i niestylowe odrzucić. Tutaj akurat obraduje komisja w stylu niskoalkoholowy dry stout do 2% alkoholu. Sędziowie dostali już pierwszą transzę, to jest 6 próbek. Próbki są anonimowe, są specjalnie oznaczone, przekodowane. Inny numer przychodzi na etykiecie specjalnie wygenerowanej z systemu i my go przekodowujemy tutaj właśnie w miejscu, gdzie sędziowie nie mają dostępu, nie mogą podejrzeć, kto jest autorem tego piwa. Bo może się zdarzyć, że akurat oceniają piwo swojego kolegi. Tak. No ale
ale to całe ocenianie wydaje się być taką mocno subiektywną kwestią, nie? Tutaj panują jakieś punkty odniesienia, procedury, założenia? Oczywiście. Każdy z nas, jeżeli pije, czy cokolwiek je w domu, ocenia daną rzecz na zasadzie takiej subiektywnej, hedonistycznej. Smakuje, nie smakuje. My natomiast jako sędziowie jesteśmy szkoleni do specyficznej i bardzo szerokiej oceny piwa. Jesteśmy szkoleni zarówno z technik wypełniania metryczek, z wiedzy o piwie, znajomości stylów piwa, ale także z próbek sensorycznych, takich specjalnych, przygotowanych na piwie oraz jakby konkurs też jest taką formą ćwiczenia naszych zmysłów, ale także zdarza się, że w domu sami oceniając piwo, czy przy okazji wypełniania metryczki, czy samemu po prostu w głowie też ćwiczymy swoje zmysły. Okej, jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy tutaj do konkretów, czyli pogadamy z sędziami. Czy do tego trzeba mieć jakieś kwalifikacje, żeby być sędzią? Tak, w naszym konkursie sędziują tylko i wyłącznie sędziowie certyfikowani przez PSPD. To jest taki obowiązek pucharu PSPD, czy takiego regulaminu konkursów piw domowych w Polsce. Są też sędziowie, którzy mają oba certyfikaty, na przykład certyfikat PSPD oraz BJCP, Bill Judge Certificate Program, czyli amerykańskiej największej organizacji sędziowskiej. Tak, to już jest certyfikat uznawany na całym świecie. Okej, no to co, przechodzimy może do stolika niskoalkoholowy Dry Stout. Tak jest. Tak? Proszę bardzo. Panowie, jak pan? Na razie. Jestem pierwszy w transze, więc po próbach kalibracyjnych testujemy. To jest bardzo ciężki styl, bo musi to być bardzo lekkie piwo, ale też z charakterem kawowym, czekoladowym, przy zachowaniu odpowiedniego balansu między tą palonością a słodowością. Pierwsza transza, jeszcze o niej rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że tutaj parę rzeczy jest takich, które można było poprawić. Między innymi kwaśność jest dużym problemem w tych piwach. A z czego wynika ten problem kwaśności? Czy to jest jakby problem dla... Więc widzicie tutaj dzisiaj, no każdy tutaj z tych sędziów ma dużo próbek piw. Te piwa naprawdę muszą... Specjalnie zobaczcie, można tutaj podglądać tą kartkę, co pan tutaj notuje? Nie, karteczkę nie bardzo. To jest tajne. Tak, kartkę nie bardzo. A jak pan ocenia pracę na chwilę obecną? No dopiero zaczęliśmy, to jest pierwszy flight, czyli pierwsza seria próbek. No, styl wymagający, bo to jest bardzo niski ekstrakt, żeby uzyskać niski alkohol. W warunkach domowych jest to trudne, także widać, że będą problemy tutaj, zwłaszcza z ciałem, żeby było na odpowiednim poziomie. Jest też pewien problem z kwaśnością, biorąc pod uwagę, że jest to ciemne piwo, ciemne słody. A to pan na przykład, tu jest, dlaczego pan ma głównie, właśnie widzę wszystkie ciemne, a tam są jasne? To jest zbieg okoliczności, czy... Każdy stolik sędziuje inną kategorię piw, czyli inny styl piw. Także my akurat tutaj na stoliku... Pan jest specjalistą od tego typu piw, czy to tak się wylosowało? Tak zostaliśmy przydzieleni. Wszyscy jesteśmy specjalistami od wszystkich piw, ale po prostu komisje są dobierane do konkretnych stylów piwnych, także my akurat sędziujemy niskoalkoholowy stout, czyli piwo ciemne. Koledzy mają piwo jasne, zdaje się jakiegoś lagera, także to są... Piwa kategoryzujemy w stylach piwnych i sędziujemy w ramach danego stylu. I ile litrów piwa tak przy tych wszystkich próbkach pan wypije dzisiaj? Nie mam pojęcia. Wypijemy dzisiaj tego konkretnego piwa, mamy 28 próbek. No próbki, jak pan widzi, są mniej więcej takiej pojemności. My tych próbek całych też nie wypijamy, także to nie są duże ilości. Czyli co, tak jakby jedno piwo, dwa, trzy? Jedno pewnie tak, czy dwa, trzy na pewno nie, może dwa. Czasami naprawdę w niektórych piwach wystarczy jeden, dwa łyki, żeby piwo całkowicie ocenić. Super, super. I zobaczcie, czy my teraz jeszcze tu pochodzimy, czy idziemy w dalszą trasę? Jeśli macie jakieś pytania tutaj, przypominam wam, że my jesteśmy dzisiaj w Cieszynie. W Cieszynie. Na browarze zamkowym trwa, przypominam, polskie, właśnie tu mistrzostwa są i organizuje je Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Mistrzostwa trwają, sędziowie się głowią.
tutaj, zobaczcie, donoszone są ciągle jeszcze nowe rodzaje piw. Zobaczcie, że te wszystkie kubki, można powiedzieć, że w każdym tym kubku to jest inne piwo, inny smak. Więc zobaczcie, naprawdę tego jest multum. Tutaj trwają jakieś dyskusje. Ziemistości, tytoniowości, wiesz, ziół, to... Tak jest w opisie. Plus słodowość, to jest... Zobaczymy, wiesz, pierwsza tradycja, która wypisuje. Także tutaj mamy... jeszcze może spróbuję, zobaczę. Witam, skąd państwo są, sędziowie? Ja jestem z Warszawy. Z Wrocławia. Z Zielonej Góry. Także widzicie, z całej Polski. Przepraszam, skąd państwo są? Z Warszawy. Lubelskiego. Wrocław. Wrocław, więc zobaczcie, sędziowie są z całej Polski, zjechali się. Nie wiem, czy tu są też jeszcze jacyś z Telosy. Ale to się, no tutaj naradzają chwilę. O. Przepraszam, mogę zadać parę pytań? Takie pytanie, tutaj te wafelki to są do czego? Są do przegryzania. Trzeba sobie zresetować kubki smakowe, bo tak po paru piwkach, żeby... Te wafelki mają jakieś specjalne jeszcze coś w sobie, że one właśnie resetują te kubki smakowe, czy...? Są wyjątkowe pod tym względem, że nie mają zupełnie żadnego smaku. To jest ich wspaniała moc właśnie. To jest najlepsza zaleta, że nie mają smaku i resetują po prostu kubki smakowe. Lubicie swoją pracę? Znaczy... Jeżeli można nazwać tą pracą, tak, lubimy. Ile tak średnio na tych tutaj mistrzostwach będziecie oceniać? Wstępnie w eliminacjach teraz mamy 28 i jutro pewnie coś około 50 eliminacji. To każdy sędzia tak po 50? Tak, każdy sędzia po 50. Na razie mamy 6 i mamy dzisiaj takich 5 zestawów po 6. Często tak na takie zawody jeździcie oceniać piwa? W poprzednich latach często, ostatnio w tym roku pierwszy. No niestety mamy sytuację, jaką mamy. A czy wy też startujecie, czy tylko oceniacie? Wcześniej startowałem, teraz już tylko oceniam. Dobra, więc zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj kolejne próbki. Tak wygląda degustacja piwa. Tu już chyba oddają. Tu się zakończyło się już? Zaczyna się to. Skąd państwo są? Kołobrzyk. Zawiercie. Cieszyna. O, czyli steloka mamy, tak? Jak długo pan zajmuje się, powiedzmy, tym piwem, czy ocenianiem, czy robieniem? Bardziej smakowaniem. Aha. Od w sumie tego wielkiego boomu 2009-2008 roku. To jak to się zaczęło, że to tak... Co, smakowało brackie, urodziłeś się gdzieś tu na browarze? No w sumie myślę teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, że chyba urodziłem się faktycznie na browarze. Ale no przede wszystkim z ciekawości nowych piw i otwarcia się na to. Warto było i polecam. Tak? Tak. I ile swoich piw w życiu już zrobiłeś? Zależy, czy udanych, czy nieudanych. Kurczę, nie wiem. To jest ciężko do określenia, nigdy tego nie spisuję. A dzisiaj jak oceniacie, czy więcej na razie tych kosztowanych piw, to udanych czy nieudanych? Zdecydowanie udane. Tak? Każde czyli... kolejne coraz lepsze. Aha, czy może jeszcze raz się przedstawisz, bo jako Stelo, bo ja jestem też tutaj z Śląska Cieszyńskiego. Jeszcze raz, kim jesteś, kim się zajmujesz? Jestem Michał i zajmuję się na dzień dzisiejszy roznoszeniem piwa. Super. Więc zobaczcie, mamy tutaj... osoby związane z piwem tu oceniają. Ja przypomnę wam pokażę, my tu mamy takie piwo teraz cieszyńskie, piwo Noszak. To jest właśnie z naszego cieszyńskiego browaru piwo, które będzie no już w najbliższym czasie dostanie całkiem nową odsłonę.
nowy wizerunek butelki, loga, a póki co tutaj nadal trwają narady. Witam, mogę chwilę porozmawiać? Jak wygląda? Czy wy pracujecie teraz wspólnie, czy każdy indywidualnie? Na początku każdy spróbował sobie piwa z danej transzy, a teraz po kolei przychodzimy przez piwa, omawiamy, dzielimy się opiniami i ustalamy jedną opinię, którą dostanie osoba, która przysłała piwo. Czyli każdy z was miał te same różne rodzaje piwa i teraz po ocenach zrobicie jedną ocenę, taką opinię, tak? Znaczy, to jest ten sam styl piwa, tylko to są oddzielne jakby próbki różnych piw i dokładnie tak robimy, tak? Oceniamy według tego opisu, tego stylu. Szukamy, biorąc czy... pod uwagę cechy charakterystyczne, tak. I aromat, oceniamy smak, oceniamy pełnię danego piwa, jak jest odczucie w ustach danego piwa i na tej podstawie podejmujemy wspólnie decyzję, patrzymy też na potencjalne wady, które w wyniku ważenia tego piwa powstały lub nie i na tej podstawie decydujemy wspólnie, czy przepuszczamy, w tym akurat wypadku przepuszczamy piwo do transzy finałowej, która będzie chyba jutro czy pojutrze. Tak. A skąd przyjechaliście? Skąd sędziować? Z Warszawy. Z Warszawy też. Czyli tutaj ocenia Warszawa. Dziękuję. Ostre wszystkie kubki smakowe pracują. Tutaj też już chyba się... Można na chwilę przeszkodzić w naradzie? Czy tu już padły wyroki, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mamy, niestety. Czekamy nadal na pierwszą transzę. A czyli jeszcze, że tak powiem, o suchym pysku, tak? Na ten czas pijemy tylko wodę, tak. Kubki przygotowane, smakowe i czekają na degustację. Tak, jesteśmy zwarci, gotowi, czekamy na pierwsze piwa. A skąd przyjechaliście? Z Warszawy. Z Warszawy. Też z Warszawy. Czyli tutaj mocna ekipa sędziów z Warszawy, tak? Tak. Tak. Jesteście właśnie jakąś zrzeszoną grupą sędziowską, czy jak to tu wygląda? Wszyscy jesteśmy sędziami Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, certyfikowanymi, i działamy pod tym brandem, tak? No ale teraz jak siedzicie w trójkę, to wy się znacie, czy rozlosowano was w tą trójkę, czy jak to tu wygląda na tych zawodach? Szef zespołu jury, czyli Mateusz Puślecki, decydował sam indywidualnie, kto z kim powinien usiąść, bazując na doświadczeniu tych sędziów, bazując na ich preferencjach piwnych. Dzięki. Więc tak wygląda mniej więcej, widzicie, jedni czekają, drudzy się głowią nad różnymi piwami. Tomek, jak tam masz wszystko? Ja w większości chyba mam też. Zobaczcie, aha, tutaj przypominam. O, zobaczcie tutaj, to są na zlewki, podejrzewam, tak zwane pomyje po naszemu, po Śląsku Cieszyńskiego. I idzie kolejna, zobaczcie, o, to jest właśnie chyba dostawa. Przypominam, że w każdym takim kubeczku jest inny rodzaj piwa. I tutaj naprawdę te kubki smakowe mają ostrą pracę, żeby wyłapać te wszystkie niuanse, te bardzo drobne czasami różnice w smaku, czy tam gdzieś jakieś niedociągnięcia, bo sędziowie oceniają wszystko, i wady, i zalety. Także tutaj zwycięzcą będzie nagroda taka, że jego piwo będzie, o ile dobrze pamiętam, produkowane właśnie w browarze tutaj naszym cieszyńskim zamkowym. Tutaj jeszcze raz przypomnę, mamy Noszak. To jest takie nasze nowe regionalne piwo. Ta butelka jest jeszcze w starym designie, ale już wkrótce, za parę chyba, mi się wydaje nawet w przyszłym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, ma być zupełnie nowy design i konkretnie ruszymy już z Noszakiem w świat. Także Cieszyn będzie słynął z Noszaka. Ja tymczasem jeszcze może przejdę się. Tutaj może... Tu mamy, co my mamy tu w tych butelkach? Tutaj w tym momencie są butelki, które już wyszły do oceny i pozostałe piwo, które nie trafiło do kubeczków, prawda?
zostaje tutaj, ponieważ sędziowie oceniając mogą poprosić o dolewkę. Mogą się kłócić o jakąś tam wadę, więc nie wylewamy dopiero jak sędziowie powiedzą, skończyliśmy ocenę, dopiero wtedy je wylewamy. Aha, no a jak to długo trwa, bo w sumie co, to wygazowuje chyba, nie? Tak, ale to są tylko niuanse. To są tylko niuanse, także główna ocena już jest wcześniej dokonana. A tutaj są co, magazyny pełnych butelek jeszcze co w lodówce, nie? Tutaj tu, tak wygląda cała wydawka piw, które idą do oceny. Także widzicie, lodówki są pełne. Najbardziej oblegana kategoria, nie wiem czy Mateusz już wspominał o tym, to jest West Coast IPA 111 zgłoszeń. Czyli razy 4, 444 butelki. Tak wygląda to całe zamieszanie od kuchni. Powiem wam, na pewno nie jeden, każdy chyba chłop chciał, to jest marzenie, żeby być w takim miejscu, bo po pierwsze pełno tutaj ślicznych dziewczyn, tutaj mnóstwo piwa zimnego, każdy inny smak. Tu macie, czujecie się chyba jak w raju, tak? No nie do końca. Czujemy ulgę, że już się kończy ten cały konkurs, ponieważ cała recepcja, przyjmowanie paczek to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty. Kodowanie każdej butelki, kawał ciężkiej roboty. Tak jak widzicie, ile osób to obsługuje, także no jest to już zbliżamy się do końca, już nareszcie będzie można zakończyć i napić się jak człowiek. A my jesteśmy co, na browarze właśnie zamkowym? Co jest za tymi drzwiami drewnianymi? Tak? Za tymi drzwiami jest tunel lodowy 1857 rok powstania. Tutaj był składowany lód. Lód po to, aby w lato można było sprzedawać piwo, które się uważyło w zimie. Jeszcze, a tu mamy silnik. Ten silnik to jest pozostałość po czym? Tak, ten silnik to jest kompresor wysokiego ciśnienia powietrza. A on był używany do napędzania czego? Do wytwarzania powietrza. No ja wiem, ale tutaj w tej fabryce, czy kiedyś tu w tym browarze, czy po prostu tak sobie stoi? Tak... W chwili obecnej stoi jako eksponat muzealny. Bo myślałem, że może napędzali tutaj jakieś maszyny, tak? Tak, oczywiście. Cały browar był potrzebuje ciśnienia, więc wszystkie maszyny były tym napędzane praktycznie. Czyli zobaczcie, bo tak jesteśmy. Jak się nazywa tutaj to miejsce teraz, gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj no, jakby tak określić, bo to tak wygląda co? Jak trochę taki dziedziniec. Zobaczcie naszego browaru. Mówimy o tym, że jest to dziedziniec przed warzelnią, także za naszymi plecami jest warzelnia. Tak. Spróbujmy. Tak. No, jeśli... Tak, jeśli będą drzwi otwarte, to możemy wejść na warzelnię. A tu mamy warzenie, no zobaczcie, tu jest, jak to jest, czy każdy może przez tydzień do was przyjść, pozwiedzać, czy? Przyjść może, ale zwiedzania ruszamy od 3 czerwca. No to już niedługo, czyli praktycznie no zapraszamy od 3 czerwca, zapraszamy tutaj do Cieszyna, bo nie dość, że będzie można się tutaj napić piwa z naszego cieszyńskiego, no to będzie można jeszcze pozwiedzać. Przypomnijmy, to jest no, jeden ze starszych takich punktów, najstarszy chyba, znaczy może nie najstarszy, ale najstarszy działający, tak by to określić? Tak, jeśli tymi kategoriami, to tak, jest to najstarszy nieprzerwanie działający browar w Polsce w danym miejscu. Oczywiście inne browary chwalą się starszą datą, ale historycznie były przenoszone, nie są w tym miejscu, w którym były zakładane. Nasz browar jest nieprzerwanie działającym od 175 lat. 100 ilu? 175. 1846 rok, data powstania browaru i od tego momentu minęło równo 175 lat. Jak tam, Tomaszu? Kosztowałeś coś, jakiegoś piwa? No kosztowałem tamtego...
tego belgijskiego bodajże, tego musującego, nie? Lambik, właśnie, tak. Lambik. No rzeczywiście, no załapałem tyle, że było w nim coś takiego musującego, no i tyle. Ja dostałem noszaka, zobaczcie, tylko nie mamy otwieracza, można tutaj... Masz zęby przecież. Masz zęby, tak. Macie otwieracz, żeby to otworzyć, bo ja bym tak... Ja wam powiem, ja noszaka jeszcze nie piłem. Piłeś noszaka? Jak mogłeś nie pić noszaka? Naprawdę, ja nie piłem jeszcze noszaka. Rozlewamy. Tak, tak, bo przed chwilą kosztowaliśmy, tak, jakby można było prosić, no, skosztować naszego cieszyńskiego noszaka. Czym jest noszak? Kim czy czym? 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 Bo potem powiemy kim. Tak. No noszak to jest w naszych planach nasze flagowe piwo, które mam nadzieję, że przekona do siebie wszystkich ludzi Stella. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich ludzi Stella. Ludzi Stella, czyli ludzi tu stąd, tak. Ze Śląska Cieszyńskiego. Ja, jo jest Stella, gdzie będzie się? Jo jest Stella. Tak, teraz tak wiecie, dlaczego Waldo to jest Stella. Tak. Dokładnie. Ten browar ma swoją tradycję, 175 lat w tym roku obchodzimy okrągłe urodziny i od 2 lat produkujemy piwo noszak, to jest lager. Zmieniliśmy nieco recepturę, zmieni się etykieta i zapraszam wszystkich do obserwowania nas i na Facebooku i w rzeczywistości. Obserwujcie niebo, nie ten weekend nadchodzący, tylko w kolejny, ponieważ będzie wielka premiera noszaka w nowej odsłonie, czyli zarówno z nową etykietą, jak i z nieco zmodyfikowaną recepturą. Noszak będzie mocniejszy, będzie miał 5,5%. A do tej pory miał ile? 5. Także to jest taka 10% skok, to nie jest mały skok. A jaka to jest kategoria piwa? Lager, to jest lager. Klasyczne piwo. Czyli teraz jak się wypiło noszaka, to autem jeszcze by tam od biedy przejechał, a później co? Już nie, nie da rady. Na piłeś, nie jedź. To tak jest. To promujemy odpowiedzialne postawy. To było podchwytliwe pytanie dla właściciela browaru, żeby sprawdzić. Absolutnie nie siadaj za kółko. Nikt nie jest Winnetu, nikt nie ma trzech żyć i trudno sobie, no nie ma co komentować, dużo na ten temat mówić. Za życie też innych. Ale przede wszystkim, tak, to jednak tak jest. I... Kim był noszak? Że? Kim był noszak? Bo teraz wiemy już czym, a teraz się dowiemy kim był. Kim był noszak? Noszak, czyli Przemysław I, książę księstwa cieszyńskiego. Ten, który tak naprawdę stworzył potęgę tego księstwa. Jaki to jest okres czasowy? To jest XIV wiek. Zmarł w 1410, w maju. Kilka dni temu obchodziliśmy, upamiętnialiśmy jego rocznicę śmierci. Wybitny człowiek, absolutnie wybitny człowiek. Czytam jego, wszystko to, co jest do przeczytania o nim i ciągle mi brakuje. Fenomenalny życiorys. Bardzo wpływowy człowiek, najbardziej zaufany, najbliżej zaufany człowiek cesarza Karola IV, jego syna Wacława IV, którego zresztą był ojcem chrzestnym. No, nie mamy tu na tyle czasu, żeby więcej temat rozwijać, ale... Tu mam komentarze, że mamy pić, bo grzejemy to piwo w ręku, że trzeba go pić, bo... Dlatego, o, tutaj, no właśnie, Tomek trzyma delikatnie. Ale udowodniliśmy jeszcze jedną rzecz, czyli właściciel browaru nie dość, że odpowiedzialny, to jeszcze zna histerię. Więc... Tak, lubię. Pasjonuję się tym i jest to u nas takie rodzinne. Mój brat jest z wykształcenia historykiem. Mój syn obecny, tegoroczny maturzysta, również wybiera się na historię. Trudno mówić o tożsamości bez znajomości historii. To jest chyba tak jest. Jasna musimy sprawa. Musimy wiedzieć, skąd pochodzimy, żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy. Dokładnie. Jak nie, to wiesz, gdzie jest punkt B, ale gdzie jest linia, która się prowadzi, nie masz pojęcia. To są dobre słowa. Ale muszę tak zauważyć, że zobaczcie, że wśród sędziów jest jakaś pani, bo ja nie widziałem. Czepiasz się. Ale tu widzę jedną panią, nie wiem, czy pani ma jakieś... Czy pani ma kiedykolwiek aspiracje, żeby zostać sędzią? Mm,
Nie, nie, ja wolę pić to, co oni już wysędziują. Właśnie, bo tu jeszcze może zadam pytanie, czy gdzieś się spotkało, żeby była pani sędzina na takich zawodach? Bo to dzisiaj są... Oczywiście. Są panowie. No, jutro będzie. A, to myśmy przyszli w zły dzień. No, przy okazji prezes Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów. I to jest kobieta pewnie, tak? No tak. No o kobietach mówimy chyba, nie? Aldo jest głodny po prostu, on tak na... Nie, bo patrzyłem właśnie i widzę sami panowie. No zupełny przypadek akurat w dniu dzisiejszym. Aha, okej. Okay. Czy my możemy zrobić taką bardzo krótką przebieżkę po browarze, żeby pokazać co mniej więcej? Tak jak mówiliśmy, nie? Oczywiście. Powiedzcie mi, czy to rzucacie live, czy... Tak. Dobra. Ale bez szczegółów, tak, chodzi o to, żeby zamknąć... To... Dalej nie wolno przeklinać. Nie, to tak. Ja nie mówię o przeklinaniu, tylko chciałem was po prostu zaprosić na obiad. Bo mówicie, że Waldek jest głodny. No, a ja mlaskam przy jedzeniu. Ale jak się zwraca uwagę, to przestaje. Więc moi drodzy, teraz jeszcze na szybko przejdziemy przez... Tak, browar. Ja wam tak powiem troszeczkę, bo ja idę z piwem, nie? Niewiele pewnie transmisji live prowadzicie, gdzie prowadzący chodzi z piwem, nie? Żeby nie było... I ci, co robią live'a, też chodzą z piwem. Tak, niskoalkoholowy dry stout, który jest wystawiany w konkursie, po prostu no, trzeba jakoś formę zatrzymać do wieczora, tak, prawda? No tak. Czyli on po przebadaniu tam w naszym laboratorium ma 1,53% alkoholu. Wow, to najniższa stawka na konkursie? Nie. Jest mniejsza. Tak, jest jedna konkurencja, właśnie dry stout niskoalkoholowy na 27 zgłoszeń. Oczywiście wiecie, no to są... Idziemy teraz właśnie na jeszcze tutaj zamek browarski, czy jakby to tutaj określić. Trochę poopowiadamy wam o naszym browarze. W Cieszynie browar zamkowy. Wracając do kategorii, w tej kategorii niskoalkoholowego stouta było 27 zgłoszeń, niestety 5 zostało zdyskwalifikowanych po przebadaniu w laboratorium, ponieważ miały więcej niż 2% alkoholu. Aha. Jedno tak. Z kryteriów doboru. To nie było kryteriów doboru, tylko to jest regulamin. Taki był regulamin i zostały zdyskwalifikowane. Oczywiście to nie jest tak, że piwowarzy domowi przysyłają to piwo i ocencie i przebadajcie. Nie. Każde zgłoszenie kosztuje bodajże 20 zł. W regulaminie jest, że oni dostają metryczkę, jakie błędy popełnili i jakie sędziowie tam mają. Więc te piwa zostały zdyskwalifikowane, ale zostaną poddane ocenie i każdy piwowar dostanie swoją metryczkę tego piwa. Dobra. To a propos konkursu, o którym mistrzostw, jakby konkursu, o którym już wiemy całkiem dużo. Gdzie jesteśmy w tym momencie? W tym momencie jest to dziedziniec browaru zamkowego. Tutaj w tym miejscu, nie wiem czy mogę wam zdradzić takie rzeczy, ale niech już. Tu będzie tak zwana strefa chilloutu. Jeśli browar już będzie funkcjonował na pełną parą dla zwiedzających i dla tych, którzy chcą przyjść się napić piwa, tutaj będą stały czy stoliki, czy leżaki i wieczorami będzie można tutaj w spokoju wypić piwko. Czy zjeść obiad, ponieważ restauracja również będzie ruszać. Także zapowiada się, moi drodzy, świetnie na lato. Już wkrótce. A te schody dokąd prowadzą? Więc powiem wam tak, jak już filmujecie. Dwa najwyższe piętra, to będą dwa piętra muzeum. Na zasadzie takiej, że będzie to biletowane. Następne piętro, tutaj gdzie pytałeś, gdzie są schody? To będzie takie pomieszczenia, powiedzmy, techniczne, gdzie będą nawiewy, klimatyzatory i różne takie inne. Tam, gdzie była komnata, pozostaje komnata i jeszcze piętro niżej będzie jedna rzecz z gastronomią i tam będziemy zapraszać również naszych gości, którzy będą chcieli zakupić różne gadżety, tudzież piwo butelkowe. No tak, bo wszystko się tu sprowadza ostatecznie do piwa, jakby nie było. No tak. Mogę się odnajdować? Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. No. Na koniec chciałbym zacytować rycerza Jedi. Niech noszak
będzie z wami. Tak, tak. Rozumiem, że to był taki, to było taki delikatny spoiler tego, co będzie na etykietce, być może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Na razie, dzięki. Więc to są nasze plany związane z klientami, z ich obecnością na terenie browaru, z naszymi gośćmi. Po drugiej stronie, może nie już na tym poziomie, tylko w podziemiach browaru będą również leżakowały beczki dębowe po różnych mocnych alkoholach, których będzie zdecydowanie niżej. Jeszcze niżej, tam jest, ile tam jest poziomów? Tam są takie tunele po prostu, o tym mówimy, co? Tak, o podziemiach. Kiedyś tam byłem, nie wiem jak to się stało, że tam byłem, ale... Ja wiem, to była pewnie impreza i nie pamiętasz, kto cię tam zamknął. Mogło tak być. Tak. Ale nie pamiętam, nie potwierdzę. To musiał potwierdzić ktoś, kto mnie zamknął. Okej, czyli tam leżakowanie, a gdzie jest jakby strefa ta cała? Czy możemy jakby tak chociażby fragment zobaczyć jakiejś technologii tutaj? Technologii? No oczywiście, że możemy. Taki fragment, tylko nie będziemy tam włazić. Przypominam, że tamtym bramą można tutaj ogólnie na browar zamkowy wejść. Jesteśmy na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Nie. Dla tych, którzy Cieszyna nie znają, no to zapraszamy, trzeba szukać najpierw wzgórza zamkowego. Jak już znajdziecie wzgórze zamkowe, to później znajdziecie browar na tym wzgórzu zamkowym. No a później to już możecie się czuć jak w raju, bo tutaj piwo się leje strumieniami, ładne dziewczyny leją to piwo. Tak, nie do końca tam was zaprowadziłem, ponieważ tam trwa remont. Dla tych, którzy... Przepraszam, że przerwę, tu było, zdaje się, to była część muzealna. Sala piwowarów, stare biuro głównego piwowara w chwili obecnej. Dalej tam prowadzamy wycieczki, ale na zasadzie jakiś tam będziemy prowadzać wycieczki, ale na zupełnie innych kryteriach. Jeśli dla tych, którzy widzieli browar zamkowy Cieszyn wcześniej, którzy odwiedzili, na pewno punktem charakterystycznym od wejścia od wzgórza zamkowego była drewniana budka, w której lano piwo. Tak, tak, tak. Kojarzycie? To jeszcze w zeszłym roku. Tak, była jeszcze w zeszłym roku. W chwili obecnej trwa tam remont, ponieważ tam będzie zupełnie nowy, jakby to tak po nowoczesnemu powiedzieć, luk. Czyli budka zniknęła, zamieściliśmy to już na naszych portalach społecznościowych. Część ludzi powiedziała, no ale jak to browar bez budki, gdzie się będzie lać piwo. Chcemy troszeczkę zmienić wizję browaru, czyli już nie płyta OSB i nalewaki, tylko pokażę wam, pod czym będziemy lać piwo. Czyli to jest ten projekt, tak? Tak. Tutaj on powstaje. Tak. Także będzie się działo. Premierowe okazanie. Myślę, że tak. Uwaga, fanfary. Żebyś nie miał potem wierzę. Specjalnie dla pracy za to, że nam dla Steloka i Dyszkiewicza tu mamy. Wow. Olej. To jest coś związane to z będzie. Niebią. To jest, tak. Podobna konstrukcja stoi w tym. To będzie użyte do budki z piwem takiej specjalnej. Tam. Aha, dobra. Testa oczyszczona do czystej miedzi. I to będzie po prostu dach od zadaszenia gastronomicznego. Super, elegancko. Także jesteście, moi drodzy, pierwsi, którzy zobaczyli, co tu się będzie działo już 4 czerwca, tak? Tak powoli będziemy wszystko się rozkręcać znowu po tych covidowych pauzach. Jeszcze kopuła nie zdążymy na 4. Będziemy łazić jakieś specjalnie, ale co to jest na przykład taka sytuacja? Zbiornik dwutlenku węgla. Poza kamerami mogę pewnie pokazać pewną rzecz, ale nie chcę, żeby zbyt dużo ludzi widziało. Zwłaszcza z konkurencji. Nie, z konkurencji. Właśnie z Tusteloków. Bo to była duża atrakcja dla niektórych. Rozumiem, że to jakaś zabawa, coś w stylu zabawy z helem. Nie. Zupełnie nie w tą stronę. Okej, a te dwie tutaj dupne takie to są silosy ze słodem. Po prawej mamy składowanie słodu pilzneńskiego, po lewej jest słód pszeniczny. Okej, dobra. I tu podjeżdża tir i... Tak, i się po prostu załaduje. No a stąd transportowany jest jakimś... Taśmociągiem.
Taśmociągiem, czyli to, co jakby ostatnio zapomnieliśmy o tej konstrukcji, ona jest bardzo uniwersalna i daje dużo możliwości. Tu mamy, widać, bardzo stary fragment zabudowy. Ale ja bym chciał pokazać jeszcze jedną rzecz, bo nie będziemy tu jakoś specjalnie się zagłębiać w szczegóły, ale jest jedna bardzo istotna kwestia, czyli ta grota lodowa, tak? Grota lodowa. A tam zasięgu nie będzie, chyba nie? Nie wiem, zobaczymy, możemy wejść, musimy znowu przejść przez recepcję piw, tylko nie ma tam światła. Nie wiem, czy wam kamery będą... Staniemy tak. Ja mam światełko ze sobą. Ja mam światełko. Ja bym chciał pokazać właśnie od tyłu. Jeśli macie światełko, to... Czy ja mogę tu gdzieś... Czekaj, mogę ci odłożyć kubek? Bo... Więc teraz wchodzimy do tej... Jak to było? Grota? Grota lodowa. Grota tak. Lodowa. No, kto to umie przeczytać? No, to jest... No właśnie. No. Panie, pokaż pan, jaką pan szkołę kończył. M to jest... 1000. Na pewno to jest 1000, to jest proste. D to jest 500, tak jest. C to jest 100, tak jest. Więc jak to jest 1000... Mówiłem już wam. 500 minus albo plus 1800. Ale dobrze kombinuję. 1800. 57. No L to jest 50. Bo was wasi widzowie zjedzą. Jesteśmy bandą tepaków, którzy nawet nie potrafią rozczytać litery tych oznaczeń rzymskich. Tak. Wchodzimy teraz do komnaty lodowej. Tylko proszę was, panowie, żebyście tutaj tych list nie... Dobrze. Nie. Dobra. Czekajcie, ja tu mam gdzieś tego mojego ledzika. Może coś się uda. Trochę doświetlę. Tak, tylko. Ale powiedz, bo zanim stracimy zasięg, to właśnie. Czym jest grota lodowa? Grota lodowa jest magazynem lodu. Ja już tutaj z Waldkiem rozmawiałem na ten temat, jak ty kręciłeś wśród sędziów. Tutaj był składowany. Lód. Teoretycznie był składowany lód i wśród lodu było składowane piwo, które ważone w zimie miało być sprzedawane w lecie, żeby się po prostu nie popsuło. Zwykła lodówka. Wtedy w tym okresie, znaczy tak. On też powstał ten w momencie powstania lodu, tak? Niestety musimy się przesunąć troszkę dalej. Zobaczymy, jak tam zasięg. Jak się zgubimy, to zostajemy tu na dłużej, bo tu pewnie dużo piwa i długo stąd nie wejdziemy. To są jakieś co? Jeszcze pozostałości? Czy ty masz komunikat, że ma o zasięgu, czy nie? Ja mam jeszcze jakieś. Dobra, bo chciałem wam pokazać, ale może już tu będzie widać. Popatrzcie na podłogę. Jest wszędzie woda, wilgoć. Nie? To znaczy, jakby wam to powiedzieć, a nie skłamać. Wygląda to tak. Że wiecie, 50 metrów od naszej lewej strony nad nami jest baszta, prawda? Najstarszy murowany budynek w Europie. Ta jakby ten odcinek ostatecznej obrony, nie? Tak, dobrze mówię? Nie. O kościele mówimy. Baszta świętego Mikołaja. No. Tak, która jest na 20, na rotunda. Tak, która jest na 20 złotówce. Jeśli będę się mylił datami, to jestem od piwa, nie od historii, więc... No oczywiście, więc nawet tak, ale jeśli budowano tą rotundę, prawda, to był to pierwszy budynek murowany w Polsce. Najprawdopodobniej nawet w Europie mógł to być jeden z pierwszych. I co z tego wynika? Przetrwał do naszych czasów, dlatego że wszystkie okoliczne miejscowości, które tamci mieszkańcy znali, były drewniane. Oni na wzgórzu wybudowali murowany kościół i na samym środku zaczął tryskać. Może zbyt powiedziane, że tryskać, ale była... Stracił się zasięg teraz. Chodźcie, wyjdziemy. No. I na samym końcu? I tam tryskał sobie jakiś strumyczek, prawda? I ten strumyczek był świętym strumykiem, wiadomo, że to było murowane, bo nie wiedzieli, dlaczego tak jest, co to się z tym dzieje, ale była ta woda i ta woda przestała pryskać, jak myślicie, w którym roku? No nie wiem, jak powstał browar. No nie. Nie mam
1000. Mówiłem. 1800. Aha, 57. Tak jest. No. Dlatego, jak? Że przecięli. Poczekajcie na chwilę. Mati! Mati, Klaudia idzie. Powiedz jej o IP-nie. Przecięli? Tak, przecięli żyłę wodną. A. Dlatego ten strumyczek tam przestał wypływać. Gdzieś tutaj. Tak, i to, gdzie widzieliście tą wodę, to jest święta woda prasłowian. To mamy znajomych, którzy bardzo lubią kulturę słowiańską. Tak. Którzy być może będą bardzo zaintrygowani tą informacją. Tak, nie wiem jak wpływa leżniczo, także wiecie, nie rozpowiadajcie za bardzo, żeby tu tłumy kobiet nie przyszły maseczek nie robiły. Tak, tak, tak. Z naszej wody lodowej. Tak. Ale wiecie, no tak mniej więcej pokrótce to wam pokażę. Jak długo ona tam była, ta komnata? Ile metrów tam jeszcze było w głąb? Byliśmy już w połowie. To nie jest zbyt daleko. To po prostu miała być zbiornik, że tak powiem, czy skład lodu. Tylko i wyłącznie. W celach przechowywania piwa między sezonami. Dobra, no to słuchaj, dzięki za opowiedzenie tutaj. No my zakończymy już, jakby mamy kupę. Myślę. 3 dni jeszcze będą tutaj. I pierwszy dzień. Startowało, to jeszcze dwa. Tak. I wyniki o której się dowiemy? Nie dowiecie się w niedzielę. Nie, absolutnie. To są mistrzostwa Polski, a nie konkurs na Miss Polonie. To kiedy się dowiemy wynik? Najprawdopodobniej Mati. Mateusz. I gdzie go mogą ludzie śledzić, na jakich stronach, bo tutaj jest adres strony. Ogłoszenie w Cieszynie, tylko nie chciałbym daty pomylić. Ogłoszenie Grand Championa 12 czerwca. 12 czerwca. Browarze. A właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. 12 czerwca na terenie browaru będzie święto piwa domowego. Także jeśli ktoś by chciał, zapraszamy. Bilety tylko i wyłącznie online. Będzie 40 piwowarów domowych prezentować swoje piwa. 80. Proszę bardzo. 80 to jest wersja oficjalna, nieoficjalna. Myślę, że ze setka będzie. Także bilet 50 zł i kupować. I wtedy będzie ogłoszenie. 12 czerwca. 12 czerwca w sobotę. Dobra, no to na pewno warto zapisać w kalendarzu. No to chyba tyle, nie? I wyniki na stronie Browar Zamkowy Cieszyn też będą podane, tak? Będą na stronie, na fanpage'u PSPD, na piwo.org i na stronie pspd.org.pl. Na pewno też Browar będzie udostępniał wyniki. Dzięki za informację. No, dzięki. Także Browar Zamkowy z Cieszyna pozdrawia. My się cieszymy, że mogliśmy tutaj zawitać, pokazać wam, jak wygląda piwo Stella. No bo jo, chłopcy, ja wam jeszcze rozsos i kapkę wam trasę i opowiadam z wami. Jozrzech tam powiem piwowarem, jakimś tym piwowarem. Miłośnikiem i znawcą piwa nie ma, ale zawsze, że lubią cieszyński mastne. No i kiesi to było zawsze bracki, ale że nas ta kapkę to z tym żywcem się to tam pomieszało. Brackiego już nie ma, także teraz będziemy pić noszaka. Także Cieszyn, noszok, będziemy nosić noszoka, stelok. A może, kto wie, może kiedy będzie piwo stelok, to by było ale sranda, nie? Udostępnijcie tego live'a, jeśli lubicie piwo, jeśli lubicie takie klimaty lightowe z odrobiną alkoholu. Życzymy miłego weekendu i do usłyszenia wkrótce.